Rok 2013 był bardzo pracowity dla gminy Bobowa. Zrealizowano tu szereg inwestycji. Niewątpliwie do najważniejszych zaliczyć należy te dotyczące ochrony środowiska, czyli rozbudowę sieci kanalizacyjnej, która dotyczyła kilku miejscowości. Powszechny dostęp mieszkańców do wodociągu i kanalizacji sanitarnej mają charakter priorytetowy ze względu na poprawę poziomu życia. Nie bez znaczenia pozostaje również konieczność sprostania ostrym wymogom stawianym przez Unię Europejską. Ta sieć została rozbudowana m.in. w Wilczyskach, w Bobowej i znaczący odcinek w Brzanie wraz z przepompowniami. To jest kolejny zaplanowany, ważny element dotyczący naszej strategii związany z właśnie rozbudową sieci na terenie całej gminy. Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Chodzi tutaj o to, że jest możliwość uzyskania właśnie umorzenia pewnej kwoty z pożyczki, którą się otrzymuje, także to dofinansowanie wychodzi na dobrym poziomie. Dzięki nowej oczyszczalni ścieków, którą dysponuje gmina, a wybudowanej na przełomie lat 2010-2011, za kwotę ponad 7 milionów złotych, możliwa jest teraz rozbudowa kanalizacji na terenie gminy i podłączenie nowych gospodarstw. Rok 2014 to czas kolejnych wyzwań inwestycyjnych. Planowana jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Do wykonania są odcinki, na które posiadamy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem, jak chociażby w miejscowości Siedliska, Sędziszowa, Stróżna i Centrum Wilczysk. W swoich planach wieloletnich ujęliśmy to zadanie do roku 2015 lub 2016. Myślę, że w tym okresie uda się właściwie wszystkie najbardziej miejsca, gdzie jest najbardziej zwarta zabudowa, odpowiednio właśnie już zagospodarować pod tym względem. Drugim niezwykle ważnym zadaniem jest bezpieczeństwo mieszkańców gminy. W tym zakresie niezbędna jest budowa chodników, szczególnie przy drogach o nasilonym ruchu. Przez gminę Bobowa przebiegają dwie drogi wojewódzkie. Droga numer 981 od Zborowic do Krzyżówki w koło Krynicy. I tutaj został wybudowany około 700-metrowy odcinek chodnika. W Siedliskach został wybudowany około 450-metrowy odcinek chodnika. Od szkoły w Siedliskach w kierunku Zborowic, w kierunku właściwie kolejnej naszej miejscowości, to jest Sędziszowej. I podobnie jak w tym pierwszym przypadku, w roku 2014 będzie kontynuacja budowy tych dwóch odcinków. W budżecie gminy na rok 2014 zaplanowana jest kwota ponad 3 milionów złotych na budowę chodników w tych obydwu obszarach. W minionym roku w Jankowej rozpoczęła się budowa Domu Kultury. Pierwszy etap został zakończony, jest stan surowy zamknięty. Natomiast w roku 2014 będzie kontynuacja budowy tego obiektu. Zakończenie planowane jest chyba do końca lipca, natomiast budynek ma być oddany do użytku z dniem 1 września 2014 roku. Będzie też wybudowany garaż na bojowy wóz strażacki, który tutaj też społeczność oczekuje ze względu na bezpieczeństwo. Także myślę, że środki tutaj na kulturę w naszej gminie są wydawane racjonalnie i w sposób taki zrównoważony. Praktycznie w każdej miejscowości z dziedziny kultury pewne tutaj, prawda, zostały elementy wykonane, czy wybudowane, czy zmodernizowane obiekty kultury. Ważną pozycję stanowią również środki przeznaczone na remont i modernizację obiektów sakralnych. W Bobowej są to dwa kościoły pod wezwaniem Świętej Zofii i pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Też dwa kościoły leżące poza Bobową, to jest kościół pod wezwaniem świętego biskupa Stanisława Wilczyska, który znajduje się w szlaku architektury drewnianej, jak i kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w Siedliskach. Na te cztery kościoły został złożony wniosek do norweskiego mechanizmu finansowego. Wniosek został przygotowany przez gminę, ale oczywiście z ścisłej współpracy z parafiami, z księżmi, proboszczami. Wniosek jest już po ocenie formalnej. Uzyskał pozytywną ocenę. I oczekujemy w tej chwili na rozstrzygnięcie merytoryczne. Wartość tego projektu jest na poziomie około 9 milionów złotych. No, gdyby udało się uzyskać dofinansowanie, byłby to ogromny zastrzyk finansowy i z pewnością w ciągu najbliższych 3 lat byłaby szansa, żeby te obiekty zostały pięknie wyremontowane. To jest marzenie tutaj mieszkańców chyba całej gminy, dlatego że turyści
przyjeżdżający tutaj do Bobowej często odwiedzają te obiekty i myślę, że przyczyniłoby się jeszcze do tego, że jeszcze tych turystów przyjeżdżałoby znacznie więcej. Budżet przewiduje równomierne rozkładanie środków na poszczególne obszary, nie tylko na jedną dziedzinę. Tylko tak, żeby mieszkańcy, którzy składają wnioski na zebraniach, mogli liczyć, że ich postulaty i wnioski zostają również ujmowane. Finansowanie inwestycji jest wielopoziomowe. Przy wydatkach na kulturę samorząd posiłkuje się zarówno środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, jak i środkami, które pochodzą z Ministerstwa Kultury. Bez tych środków nie byłoby możliwości, żeby gmina mogła sobie pozwolić na realizację tych zadań z tak dużym rozmachem. Natomiast wszystkie środki, które pochodzą na ochronę środowiska, w zasadzie pochodzą ze środków tutaj krajowych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak jak powiedziałem wcześniej, dofinansowanie jest blisko na poziomie około 70%, czyli tutaj udział własny gminy też nie jest znaczący, a daje to niezwykle ważny atut i szansę na to, że budżet jest w stanie ten ciężar udźwignąć. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czyli środki przeznaczone na budowę chodników, to one pochodzą w 50% z budżetu naszej gminy, i w 50% pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego, także to jest też poważny zastrzyk finansowy, a dzięki temu głównie nasi mieszkańcy mogą właśnie bezpiecznie poruszać się po drogach, szczególnie nam tutaj chodzi o ochronę dzieci, osób starszych. Te chodniki są budowane w ważnych miejscach, przy ważnych ciągach komunikacyjnych, tam gdzie znajdują się właśnie centra wsi, gdzie znajdują się przychodnie lekarskie, kościoły i mogę zapewnić wszystkich, że tutaj naprawdę to bezpieczeństwo znacząco się poprawiło. Wiemy w przeszłości, że zdarzały się często wypadki, a teraz od pewnego czasu, od kiedy te chodniki się pojawiły, mamy to szczęście, że już takiego wypadku poważnego nie było.